Czy w liceum jesteśmy pewni, czy jesteśmy ścisłowcami, czy humanistami? Czy idąc na studia wiemy, czy szukamy takich, które rozwijają bardziej logikę, czy takich, które stawiają na wyobraźnię? Czym w ogóle jest ta logika i wyobraźnia? Nie wiem, ale może... Może jest ktoś, kto wie. To jest statuetka nauczyciela roku. Nie zapomnę tego dnia, kiedy to dostałem. Naprawdę jest to niesamowite wspomnienie. Kiedy przeczytałem uzasadnienie, które moi znajomi, uczniowie, absolwenci stworzyli, to się naprawdę wzruszyłem. I tam było coś takiego, co mnie szczególnie ujęło. Mianowicie opisali mnie jako postać iście renesansową, o niepoliczalnej liczbie talentów i aktywności. I powiem szczerze, że ucieszyłem się z tego, bo to zawsze towarzyszyło im przez życie. Takie renesansowe spojrzenie. Renesansowe, wielostronne. Byłem w matfizie, a zostałem olimpijczykiem z polskiego. Na studiach psychologicznych zrobiłem magisterium z neurobiologii, a licencjat na kulturoznawstwie z teorii sztuki. I powiem szczerze, że właśnie dzięki tym doświadczeniom zrozumiałem, że można być specjalistą w czymś. Być w czymś bardzo dobrym, ale jednocześnie być generalistą. Mieć pojęcie o różnych rzeczach i interesować się różnymi sprawami. I dzięki temu właśnie zacząłem tak pracować z uczniami. Zacząłem pokazywać im, że logika i wyobraźnia, tak bardzo często rozdzielane, są de facto dwiema stronami tego samego medalu. Że to nie jest tak, że powinieneś używać albo logiki, albo wyobraźni w swoim życiu. Że tak naprawdę chodzi o to, żeby je przepięknie połączyć. Kiedy ktoś pyta, no dobrze, jak to robić? Ja mówię, zadziwiaj się światem. Przyjrzyj się biografiom wybitnych ludzi, którzy zmienili świat. Ja nie wiem, czy zmienisz cały świat, ale jeżeli zmienisz życie jednej osoby, to już będzie zmiana świata, bo zmienisz świat tej osoby. Przyjrzyj się, jak te wielkie umysły pracowały, jak wychodziły poza schematy. Podążaj za tym, co jest w tobie najgłębsze. Ja tak zrobiłem i skończyło się, niektórzy mówią, że się zaczęło, całkiem fajną nagrodą. Bo myślę, że naprawdę całe życie czułem prawdziwość tych słów. Że ci, którzy tęczyli, zostali uznani za szalonych przez tych, którzy nie słyszeli muzyki, więc nie dajmy się wbić w jakieś schematy. I tańczmy. Po prostu.